Serial Świat według kiepskich teoretycznie się skończył, ale właśnie pojawił się odcinek specjalny z Marianem Paździochem i Arnoldem Boczkiem. Jak to możliwe, skoro grający ich aktorzy nie żyją? Wszystko dzięki nowoczesnej i nieco kontrowersyjnej technologii. Świat według kiepskich był nadawany na Polsacie od 1999 roku. To najdłużej emitowany polski serial zaraz po Klanie. 16 listopada Polsat wypuścił ostatni odcinek, dokładnie 588 z 31 sezonu. Jednak 20 marca na Polsat Box Go miał premierę odcinek specjalny z numerem 589. Może wywołać kontrowersje, ponieważ za sprawą technologii deepfake za światów powrócili kultowi bohaterowie Boczek i Paździoch. Odwiedzili Ferdka, bo ten nie chciał się szczepić. Finał kiepskich rozczarował nieco fanów, ponieważ był nakręcony jak zwykły odcinek, a nie zwieńczenie ponad 20-letniej serii. Scenarzyści najwyraźniej byli zaskoczeni decyzją o końcu emisji. A potencjał był, bo Ferdek zawitał w nim do nieba. Twórcy postanowili teraz naprawić błąd i tym razem to za światy odwiedziły kamienice przy ćwiartki 3x4 w nostalgicznym odcinku specjalnym. Bonusowy epizod kiepskich wyszedł dość niespodziewanie i jest trochę spóźniony. Dzieje się bowiem w czasach pandemicznych kwarantan i lockdownów, które mamy już dawno za sobą. Tak samo jak i kampanie zachęcające do szczepień. 589 odcinek może wkurzyć antyszczepionkowców i zarzuca Polsatowi propagandę. Ferdek nie chce się szczepić, bo w tych szczepionkach, jak mówi, są chipy. Wszyscy sąsiedzi, a także syn Walduś, próbują go przekonać, ale on jest twardy jak skała. Bohatera, granego przez Andrzeja Grabowskiego, nachodzą też wspomnienia o jego nieżyjących kolegach. Ci nagle się pojawiają, bo podobno wybiera się do nieba. Opowiadają mu, że u góry wcale nie jest tak super, jak się wydaje. Szczepienia na COVID-19 są także głównym tematem rozmowy Ferdka Kiepskiego z sąsiadką Heleną Paździok, która wybiera się ze synem na rodzinne spotkanie, co jest możliwe, bo wszyscy się zaszczepili. Inni znajomi obwieszczają mu, że mogą lecieć na wakacje na Malediwy, bo przyjęli dawkę szczepionki. Po chwili znów pojawia się Zofia Strzygoń, która wybiera się z synem na karaoke, bo rok czekali, aż pandemia odpuści, a teraz ludzie się zaszczepili i można balować. A chwilę później wraz z Waldusiem podkreślają, że dzięki szczepieniom kina i teatry mogą normalnie funkcjonować, a ludzie mają pracę. Ferdek Kiepski natrafia na temat pandemii również w sklepie, do którego to udaje się bez maseczki, czemu oburza się ekspedient. W końcu podkreśla, że nie będzie się szczepił, bo on jest wolny człowiek i tyle w temacie. W drugiej części odcinka niespodziewanie pojawia się Boczek i Paździoch, którzy również zachęcają Ferdka do zaszczepienia się na COVID. Jednak nawet zmarli przyjaciele głównego bohatera nie są w stanie zmienić jego nastawienia do ochrony przed chorobą. Postawę Ferdka zmienia dopiero spotkanie z aniołem, który informuje go, że w niebie podawane jest tylko bezalkoholowe piwo. Usłyszawszy to, Ferdek decyduje się na przyjęcie szczepionki, bo jedyne co mu pozostało, to zaszczepić się i żyć. Boczek i Paździoch powrócili ze światów. Wygląda to niesamowicie, ale czy jest etyczne? Dariusz Gnatowski, który wcielał się w Boczka, zmarł w 2020 roku. Od twórca roli Paździocha, czyli Ryszard Kotys, odszedł w 2021. Jakim cudem ich postacie pojawiły się w nowym odcinku? Technologia deepfake wciąż potrafi zaskakiwać i jest coraz częściej wykorzystywana w mniej czy bardziej etyczny sposób, również w filmach i serialach. Urokiem kiepskich były słabe efekty komputerowe, ale tym razem autorzy naprawdę się postarali. Iluzja jest niesamowita i aż trudno uwierzyć, że to cyfrowa sztuczka. Sztuczna inteligencja na podstawie wcześniejszych odcinków nauczyła się twarzy i mimiki aktorów. Następnie zostało to nałożone na żywych dublerów. Paździocha zagrał Mariusz Czajka, a głos Ryszarda Kotysa naśladował Paweł Okoński. Z kolei Boczka odtworzył Michał Pietrzak i Artur Kujawa. Na koniec odcinka możemy zobaczyć, jak to wyglądało
przed dodaniem efektów komputerowych. Polsat jednak nie użył twarzy nieżyjących aktorów za plecami ich bliskich, by perfidnie przyciągnąć ludzi do swojej platformy streamingowej. W napisach końcowych możemy przeczytać podziękowania dla rodzin za wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunków zmarłych aktorów. Możliwe więc, że odcinek miał taką, a nie inną fabułę, bo rodziny chciały zachęcić widzów do szczepień. Zarówno Dariusz Gnatowski, jak i Ryszard Kotys przed śmiercią byli zakażeni koronawirusem. A co wy uważacie o danym odcinku Kiepskich? Czy jest to etyczne? Czy odcinek powinien się pojawić? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Zachęcam też do sprawdzenia playlisty ze świata według Kiepskich. Możecie tam znaleźć prawie 100 odcinków o tej produkcji. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Kiepscy.